Znajdujemy się właśnie w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, miejscu, gdzie znajduje się jedyny w Polsce działający reaktor jądrowy. Jest to największy w Polsce instytut badawczy, w którym wykonuje się bardzo wiele prac zarówno badawczych, wdrożeniowych, jak i produkcyjnych. Świerk odwiedziliśmy w ramach Dni Otwartych organizowanych z okazji 60-lecia powstania Instytutu. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wejścia na teren hali reaktora Maria, który swoje imię zawdzięcza Marii Skłodowskiej-Curie. Sam reaktor był niestety wyłączony i nie udało nam się zaobserwować promieniowania czerenkowa. Mogliśmy za to zobaczyć, jak przebiegają prace przygotowawcze przed jego uruchomieniem. Rdzeń reaktora znajduje się w głębokim na 7 metrów basenie. Stąd na hali można zobaczyć m.in. koła ratunkowe. Budowę wnętrza reaktora można obejrzeć na zbudowanej w Świerku makiecie rdzenia w skali 1:1. Maria, chociaż dysponuje mocą 30 MW, nie produkuje energii elektrycznej. Jest reaktorem doświadczalno-produkcyjnym. Wokół osłon rdzenia reaktora znajdują się stanowiska badawcze, wykorzystujące wyprowadzane z wnętrza wiązki neutronów. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy w Świerku, był ośrodek radioizotopów Polatom. Koniec pomiaru, dziękuję. Polatom jest producentem i dystrybutorem preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, nauce, przemyśle i ochronie środowiska. Zwiedziliśmy stanowiska pracy z materiałami promieniotwórczymi, zarówno te najnowsze, przypominające nieco wnętrza stacji kosmicznej, jak i te nieco starsze, ale wciąż jeszcze w pełni sprawne i funkcjonalne. Przez chwilę mogliśmy się też zapoznać z tym, jak w praktyce wygląda praca operatora takiej komory. Część etapów produkcji jest już oczywiście zautomatyzowana i nie wymaga bezpośredniego udziału człowieka. Świerk to miejsce, w którym łatwo zaprzyjaźnić się z radioaktywnością. Wycieczkę do Świerku polecam każdemu.